Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was serdecznie na kanale Game Scarlett w Planet Zoo. Dawno mnie tu nie było, mam wrażenie, że 100 lat tak naprawdę mnie nie było. Nie pamiętam, kiedy ostatnio odwiedzałam moje Rosewild Africa i nie pamiętam, kiedy w ogóle ostatnio grałam w Planet Zoo, ponieważ teraz jestem bardzo mocno zagrana we Frostpunka. Zakupiłam sobie go na obniżkach na Steamie. Wcześniej miałam do niego dostęp przez Game Passa, czy jakkolwiek to zwał na Xboxie. Miałam go zakupionego i na konsolę, i na komputer, więc ściągnąłam sobie akurat Frostpunka na komputer. Nagrałam wam z niego odcinek, więc zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast powróciłam do Planet Zoo, ponieważ dawno nie było odcinka. Ja wam obiecałam, że będą dwa w tygodniu. Nie wyszło w tamtym, ale wiecie, różnie bywa z czasem. Ja nie zawsze mam go aż tyle, żeby poświęcić na dwa kanały, ale staram się jak mogę. Bardzo mi sprawia przyjemność nagrywanie na ten drugi kanał też innego kontentu, a nie tylko tego związanego z The Sims. Więc myślę, że no, jesteście w stanie to zrozumieć, nie pogniewacie się jakoś mocno na mnie za to, że tego odcinka ostatnio nie było. A dzisiaj wracamy, jak mówię, do naszej franczyzy i będziemy ogarniać pewną kwestię. Mianowicie zastanawiam się bardzo mocno, czy my powinniśmy najpierw zająć się drugim wybiegiem dla Hipciów, czy może stworzyć jakiś nowy wybieg. I właściwie powiem wam, że nie wiem. Nie wiem od czego zacząć, nie wiem co robić dokładnie. Jestem wręcz pogubiona tutaj. A właśnie, jeszcze tę strefę muszę dokończyć, bo tutaj mamy tylko i wyłącznie sklepy, nie mamy nic więcej. Więc ta strefa też jest do przeglądnięcia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o finanse, z dramatu nie ma, ale jakoś mocno też tutaj nie wariujemy. Mamy dosyć niskie zadowolenie energii, mało głód i pragnienie. Nasi, chciałam powiedzieć, Simowie, wkręciło się. Nasi goście nie do końca są szczęśliwi w tym naszym zoo. Hipcie są nieszczęśliwe, więc chyba hipciami po prostu się zajmę, zrobię duży, nowy, duży wybieg tylko i wyłącznie dla naszych hipopotamów. Będziemy sobie je między sobą przemieszczać. Tutaj widzę, mam zastosowaną antykoncepcję dla naszych lewków i będę musiała sobie wybrać z tego lwa najodpowiedniejszego. Tutaj żadna lwica w ciąży nie jest, ale dobrze, będziemy się zajmować później tym. Jeżeli chodzi o nasze mandryle, to widzę, że mają się naprawdę całkiem spoko. Szympansy karłowate też mają się spoko. Czemu mamy tylko szympansic? Aha, okej, to jest pan szympans karłowaty. No i mamy tutaj już dzidziusia szympansa, tutaj mamy kolejnego pana szympansa, więc będę musiała popatrzeć na statystyki zwierząt, ale dzisiaj nie chcę was męczyć tymi statystykami. Dzisiaj chcę po prostu coś wybudować, żebyście się nie zanudzili. Słonie też są w całkiem dobrym stanie i jedynie co, to właśnie te hipopotamy mają po prostu za mocno zaludniony swój wybieg, więc lecimy budować nowy wybieg dla hipopotamów i tak jak wam powiedziałam, bardzo mi zależy na tym, żeby ten wybieg znajdował się właśnie w tej strefie, więc zobaczymy, jak to wszystko przeniesiemy. Zapauzuję sobie. Właściwie niepotrzebnie tutaj do tego weszłam. Chcę przenieść nasze uzdatnianie wody. Chcę przenieść uzdatnianie wody i no mam pewien problem, w które miejsce je przeniosę. No chyba tu będzie to wszystko się działo. Wykorzystywała wedle własnego uznania. No to tutaj dam na razie ten transformator. Wiem, że to nie wygląda za pięknie, ale dlaczego tak robię? Ano dlatego, że tutaj będziemy wywalać, słuchajcie, tę trasę. Bo ja chcę, żeby te hipopotamy były koło siebie. Nie chcę, żeby było zbyt dużo przenoszenia. Chcę, żeby ludzie mogli sobie od jednego wybiegu przejść do drugiego. I tutaj będziemy robić to w ten sposób, że ja teren będę tutaj ogarniać. Także lecimy do terenu, lecimy do rzeźbienia, dajemy sobie nie dłuto, a płasko do powierzchni. Oczywiście powiększam wielkość. Wybieramy sobie malowanie terenu i nie wiem, chyba trawę krótką. I robimy rzeźbienie i to miało być płasko do powierzchni, bo tutaj zostawiamy to zejście.
No i kochani, mniej więcej mam. Mówię mniej więcej, ponieważ mam straszny problem, żeby połączyć te dwie drogi i strasznie mnie z tego powodu się zaczyna ciśnienie podnosić, ponieważ ja nie jestem tutaj specem od akurat tego. Nie ukrywam, że w tej grze tworzenie tych ścieżek jest dla mnie co najmniej irytujące, niestety, albo i też stety. Postaram się jakoś to ogarnąć. Wiem, że pewnie, znając życie, są do tego dobre narzędzia, że da się to wszystko ogarnąć. Znając życie, tak jest na 100%, ponieważ ta gra jest bardzo, bardzo intuicyjna pod tym względem. Ale ja, o ile lubię budować w The Sims, o tyle w tej części, no, nie jestem jakimś mistrzem. Czyżby coś mi się udało? Połączyłam te ścieżki! Nie wiem, jakim cudem! Jakoś to wygląda źle, ale coś z tym zrobimy! Wow! Wiecie co? Włączyłam, zaczęłam teraz narzekać, nie mogę tego zrobić, że już mi szlak trafia i w ogóle. A tu od razu coś się udało zrobić, więc pozostaje mi nic innego, tylko włączyć sobie tutaj biom i na przykład weźmy sobie step, ponieważ chciałabym tutaj, żeby to nie wisiało tak w powietrzu bezsensownie, tylko żeby, wiecie, to było niby jakoś tak na tych podpórce zrobione, wiecie, taki klimat i w ogóle i szczególe. To dodamy sobie tutaj kamienie. Ja te kamienie oczywiście będę musiała dodać w większej ilości, żeby to wyglądało naprawdę całkiem spoko i całkiem ładnie, a nie takie jakieś bezsensowne, o widzicie, jak to wygląda? No źle to wygląda. Tutaj trzeba się tym terenem bardzo, bardzo zająć. Szczególnie tu, żeby to tak wyłożyć tymi kamieniami, żeby to estetycznie wyglądało, bo na razie to nie wygląda estetycznie w żaden sposób. Ale, jak mówię, będę się tym zajmować. Prawdopodobnie już będę to robić chyba prywatnie, bo nie chcę tutaj całego odcinka poświęcić na układaniu kamieni, chociaż jestem znana z tego, że bardzo lubię układać kamienie w różnych rozgrywkach. Natomiast nie będę tego robić na tym odcinku. Mówię tak, nie będę robić, a robię, bo się, kurde, nie mogę, wiecie, ogarnąć z tym. Nie lubię, jak coś tak siedzi bez sensu i zaraz te kamienie tutaj poukładam, no niestety. Jak to mniej więcej będzie nam się prezentować. Uwielbiam to, że mogę tak przylepiać sobie te obiekty do tego, ja się muszę z nimi bawić, jakoś je obracać ręcznie, one się same w bardzo, bardzo, bardzo intuicyjny sposób przyklejają. Wiecie, nie? I teraz możemy sobie wziąć tutaj roślinność i powrzucać, żeby to się naprawdę wszystko tak pięknie nam tutaj łączyło. Bo tam mamy małpy. Ale że małpy mamy, to wy wiecie, wiecie, co byście nie wiedzieli. Jeszcze tutaj trochę, znaczy te drzewo tak nam średnio pasuje. Ale koniec końców naprawdę coś tam się udało zdziałać. Jakoś to się prezentuje. A teraz najgorsze, bo muszę zrobić wejście do tego wybiegu i prawdopodobnie to wejście będzie szło jakoś tak. Jakoś tak, więc lecimy z trasą. Z tego co kojarzymy, mamy tutaj tę czerwoną. Oczywiście szerokość dajemy najniższą, bo ja tutaj tę najniższą potrzebuję. A co tutaj jest? Kamera podążająca. A, to kamera to nie jest jakoś dla nas istotna. Zrobimy sobie tutaj w ten sposób i zrobimy wejście na ten wybieg. Nie wiem, czy tej wody jest odpowiednia ilość, ponieważ dla nich to tu było za mało, ale ogólnie tamten wybieg był jakiś taki karłowaty, muszę przyznać. Ktoś mi zwrócił na to uwagę i miał rację wtedy, że ja myślałam, że wystarczy. Natomiast moje myślenie nie do końca okazało się dobre. Wygładzanie. No, wygładzić. Nie chcę, żeby tutaj były aż takie, wiecie, problemy z tym. I gdzie uda mi się wrzucić barierę, bramę do wybiegu? Nigdzie. A nie, tu. Dobrze, więc lecimy z terenem teraz, płasko do powierzchni.
Widzicie, będzie można sobie tutaj zejść i jeżeli hipcie będą pływać, będzie można je zobaczyć pływające, a tutaj wiadomo, że dostajemy idealne widoki na nasze hipcie, tylko chyba ta bariera jest trochę za wysoko, więc tutaj będzie trzeba ją poobniżać, może nie z tej strony, ale myślę, że tu, żeby ludziom nie przeszkadzało, to musimy to narusza jezioro. To co? Tak? O nie, 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 nie. Jakiś problem mamy. Muszę chyba jezioro na razie usunąć. Bo wiecie, jak będziemy szli oglądać, to tutaj niewiele widać, tak naprawdę. I właściwie to chyba ja powinnam to ze szkła zrobić, żeby wszystko było widać. Jak leci. To trochę ryzykowne. Wytrzymałość 6, wytrzymałość 2. Wiecie, nie? Chyba, że zrobimy wszystko. Z lustrem weneckim. Chyba tak trzeba będzie, bo widoczność będzie niedoskonała i zaraz będą narzekać. Ja nic nie widzę. A ja nic nie widzę. No i ja się im trochę dziwić nie będę, bo faktycznie nic tutaj widzieć za bardzo by nie mogli. Więc chyba będziemy musieli wszystko zrobić z lustrem weneckim. Właściwie będziemy mogli jeszcze te barierki... Barierki? Barierki. Barierę. Powiększyć, podwyższyć, bo może będzie to lepiej wtedy ludziom widać. Wiecie, że nie będzie im zasłaniał ten beton, jak niby stąd będą patrzeć. No, myślę, że tak. I teraz lecimy z terenem. Jak to zasłonię? Co wy mi tu? No właśnie, ma być tak. Wody miało być tu chyba tyle. Dobra, to lecimy, włączamy to wszystko i z naszego zoo będziemy przenosić hipcie. I teraz tak, lata 09, 27, 7. Aha. I mamuśkę przeniesiemy. A my pójdziemy do handlu zwierzętami. Zwierzęta walczą ze sobą. Wiem, że gdzieś tam walczą ze sobą, ale już nie chcę się w dzisiejszym odcinku tym zajmować. Lecimy sobie do rynku zwierząt, ponieważ poszukamy sobie pani hipopotam nowej. Nie ma? Jest samiczkę. A droga, jesteś, ale potem sobie odbijemy to małymi dzidziusiami, które się urodzą. I ciebie damy tu. Strefy robocze muszę oczywiście powiększyć. A Sim? Ty jesteś tu pod wodą? No a Sim też ma dobre geny, więc z tego może wyjść coś dobrego. Z tego może wyjść, słuchajcie, coś dobrego. Dobra, lecimy teraz do naszych stref roboczych. Ja nie wiem, czy ten odcinek dzisiaj będzie interesujący. Cały czas mam wrażenie, że jak ja to nagrywam, że to tak jest, wiecie, że nie umiem nagrywać Planet Zoo, że nie interesuje was, to nie wiem. Ale nie, to Boże, nie jest tak źle. Wymień wszystkie i wymień. Chcę iść tutaj do personelu, strefy robocze. Mamy wybiegi 3, nie wiem, co to jest za strefa robocza. A wiem. I dostaniecie to. I tutaj zrobię naszym pracownikom kolejne miejscówki, żeby oni mogli sobie tam wypoczywać. Także dostaliście kolejny wybieg. I powiedzcie mi, że wam tutaj jest dobrze wielkościowo. Teren.
No, zdecydowanie. Tutaj będziemy mieć przechowywanie, ale niestety nie mamy niczym tego upięknionego, więc trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze sobie pomyślałam, że tutaj mamy może jeden taki taras widokowy, ale my sobie zrobimy drugi. Oczywiście, że zrobimy sobie drugi. I myślę, że zrobimy sobie go gdzieś tu, tylko trzeba te bariery chyba trochę obniżyć. Ale ja nie chcę, żeby one się całe obniżały. No to się nie da tak pojedynczo? No właśnie, o to mi chodzi. Dobrze. Bo chcę, żeby ludzie mogli sobie wejść na wybieg. Ja lubię, jak ludzie mogą wejść na wybieg. Bardzo mi się to wtedy podoba. Królnie płasko do powierzchni. A co my się będziemy? No, wydaje mi się, że trwałe schronienie na 40% tylko? 30? A co, źle? Za małe? Chcielibyście jeszcze jakiś domek? Żartujesz? No, mogę jeszcze taki mniejszy tutaj umieścić, ale czy ja wiem? Czy ja wiem? Zebra stepowa za chwilę. Potomstwo będzie miało. I co? Dobrostan, społeczne żywienie, wybieg. Trwałe schronienie 100%. Czyli nie, no jest okej. Tylko tak trochę ten teren tu jest brzydki. O tak. Nie tym chciałam, tylko glebą może. Nie, no są w stanie ogarnąć. Są w stanie ogarnąć. Wiem, że trochę tutaj mają wspinaczki. Jeszcze na wszelki wypadek wam pokażę, żeby nie było, bo sama też się trochę zastanawiam. Nie dobrostan, ale wybieg. No, są w stanie dobrnąć tak naprawdę wszędzie. Jeszcze tutaj zrobimy sobie z tego taki fajny wodospad, taki kamienisty, jak zrobiłam u naszych słoni, bo słonie mamy gdzieś tu, tak.
I tu jest taki, widzicie, wodospad w ten sposób zrobiony. Także my będziemy robić coś na ten sam wzór. Tutaj mamy mniej więcej wszystko fajnie, myślę, że przygotowane. Jeszcze kamienie, jakieś takie pierdoły i oczywiście wszystkie rzeczy, które będą potrzebne nam, jeżeli chodzi o udogodnienia. Bo jeszcze chciałabym tutaj zrobić toalety i inne tego typu rzeczy. Natomiast teraz sobie poprzenoszę chyba te nasze prądotwórcze rzeczy. Jakoś bardziej w tę stronę. Okej, tu mamy raz. I tu, żeby woda była czysta. Numer dwa. Gdzie, że załapiesz naszą wodę, żeby tutaj hipcie miały dobrze. Lecimy teraz do udogodnień i te takie podstawowe rzeczy odnośnie udogodnień dla naszych gości, czyli przede wszystkim puszki, nadary na zwierzę znaleźć się muszą. Jak zwykle będę musiała wszystko wyłożyć tymi kamieniami, żeby to się pięknie prezentowało i żeby naprawdę to dobrze wyglądało, więc tu puszeczka, tu puszeczka, tu puszeczka. Jak słodziutko puszeczka. Idziemy do udogodnień i teraz robimy sobie, a właściwie możemy sobie tutaj wrzucić po bankomacie, bo być może będzie potrzebny. Tutaj fajnie by było, nie wiem czy nam się to uda, chyba się nam tego nie uda zrobić. Chyba tu jest za mało przestrzeni, ale gdybyśmy mogli sobie tutaj, wiecie, jakieś wcisnąć sklepiki, nie? O, ale to by było mega, ale nie wciśniemy. Niestety, nie wciśniemy. Szkoda. Nie no, myślę, że całkiem to wygląda. Wprawdzie tutaj w tej wodzie nic nie widać, więc nie wiem, czy ona jest na pewno uzdatniana przez ciebie. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj do zoo, ponieważ zastanawiam się nad tą strefą roboczą. Ja bym chciała, żeby na pewno pracownicy tej strefy roboczej zajmowali się tymi rzeczami. Więc, żeby tutaj nie było wątpliwości, wezwij technika i powiedz ty mi, czy uzdatniasz wodę. Nie tu, tylko tu. Aha. Tej nie uzdatniasz. To jest zdecydowanie za mały teren dla naszych hipciów, no ale cóż, życie. Chodźmy jeszcze tutaj na sam koniec, bo kończę dzisiejszy odcinek już. Popatrzmy sobie na zwierzęta, bo jestem zainteresowana. Ty jesteś w ciąży. Ogólnie Asim, czy ty mógłbyś zaciążyć swoją drugą? Jeszcze? Czy nie bardzo? Chodź, zobaczymy, Asim, czy ty jesteś w stanie zaciążyć jeszcze jedną. Byśmy mieli tutaj no naprawdę z czego wybierać, jeżeli chodzi o hipcie. Żeby je potem wystawić na aukcję, żeby odrobić sobie te listki, które musiałam zapłacić. Muszę się przyglądnąć mandrylom, ponieważ mandryle tutaj stwarzają zagrożenie. No i widzę, że chyba nic takiego, jeżeli chodzi o nasze zwierzątka nowego, nie mamy. Jeszcze bardzo, bardzo, bardzo chciałabym dostać albinosa zebrę. Ale nigdzie jej nie widzę. I to jest takie przykre, bo ja się tak uparłam, że męski albinos zebra być musi, a niestety ta albinoska, którą mamy, ja bardzo dużo za nią zapłaciłam, ale żadnego albinosa zebry. Boże, żyrafa, znowu będziecie, że nie to, nie tak, Scarlett, źle mówisz. Przepraszam, ja myślę o zebrach patrząc na żyrafy, więc ja tak mam. Ale... No nie, no nic nie ma. Ja jeszcze zatrudnię nowych pracowników, żeby było czyściej. Nic nie ma, nie ma żadnego, nawet samca żadnego nie mamy, więc kurde, no tutaj się dzieje. Zobaczymy, może jeszcze się mi uda dorwać, może jakiś albinos się zrodzi. No, tak czy inaczej kończę na dzisiaj odcinek, może siądę sobie zaraz i nagram drugi. Dobra kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, żegnam się z wami. Chyba sobie siądę i nagram teraz jeszcze jeden odcinek, ponieważ jeszcze mam tutaj sporo ogarniania, jeżeli chodzi o zoo, zobaczymy. Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie i zapraszam was na mój główny kanał Scarlett, gdzie pogrywam w inne gry. Właściwie na Scarlett pogrywam w The Sims, więc jeżeli jesteście zainteresowani budową i innymi tego typu rzeczami, to tam się odnajdziecie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!
Thank you.